Witam Was serdecznie z samochodu razem z Leo i Krzysztofem, który poszedł wyjąć pieniążki z bankomatu, bo jesteśmy na stacji benzynowej i jedziemy dzisiaj na trening. Dzisiaj jest czwartek, więc po prostu Krzysztof dzisiaj sobie wziął wolny dzień. Akurat tak się złożyło, że do kwietnia, do 1 kwietnia, jutro jest 1 kwietnia, został mu jeden dzień urlopu, także postanowił, że dzisiaj w czwartek ten urlop sobie wykorzysta. Jest godzina 10.11, na 10.30 mam trening z Asią na Leyton, także tak jak mówię, tankujemy, wyjmujemy kasiory z bankomatu, Leo jest z nami, ja jadę trenować, a Krzysztof jedzie do mamy, do teściówki i idą sobie z małym na spacer do parku. Krzysztof nie ściszył radia. I słyszę, że radio mnie po prostu tutaj przekrzykuje. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Także co, jedziecie z nami. Na siłownię dzisiaj nie wezmę aparatu, może Krzysztof weźmie ze sobą. To pokażę Wam park na Leyton, jak sobie spacerują, a później jedziemy na szybki shopping spożywczy i do River Island, bo widziałam przepiękny sweterek i muszę po prostu stać się jego posiadaczką. Słuchajcie, a to jest moja torba na trening. To jest ta torba z mojito, którą zazwyczaj cały czas używam, jak jeździmy sobie na wakacje, ale na treningi też fajnie się sprawdza. Także o, taka ładna, odblaskowa, wakacyjno-treningowa. Jest już Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Także ruszamy. Proszę bardzo, kawusia zamiast Red Bulla, jak najbardziej na plus. Kawa o dodatku karmelu. O, karmelowa, proszę bardzo. Hej kochani, jestem z powrotem. Przepiękna pogoda dzisiaj w Londynie. Piękne słońce, mamy wiosnę. Dziadkowie są z Leo w parku, Krzysztof odebrał mnie z siłowni. No i też zmieszamy w stronę parku, na Leyton. Tesco. Leo sobie usnął, fajnie, bo spał troszkę w parku, teraz też śpi, także jedziemy, słuchajcie, na szybki, takie szybkie, szybkie spożywcze zakupy. Jeszcze będę chciała szybko wbiec do River Island, bo tam naprawdę ogromne przeceny, a nie na przecenie, widziałam cudowny sweterek, także tam i muszę Wam powiedzieć, że powąchałam ostatnio i w Saint Laurent. YSL, perfumy opium i po prostu przepadłam. No może mąż będzie taki kochany i po prostu kupi mi te perfumy. No zobaczymy, także powąchamy, zobaczę co Krzysztof myśli właśnie o tych perfumach. Asia dała mi dzisiaj konkretny wycisk, także po prostu czuję jak mnie tutaj wszystko pali. Szybki shopping, wow. O, i wracamy do domu, ja dziś w ogóle wyglądam tragicznie, mam przetłuszczone włosy. No ale słuchajcie, na siłowni nie trzeba wyglądać po prostu jak modelka. Na siłowni się ćwiczy. Byliśmy jeszcze szybko koło rodziców w polskim sklepie, kupiłam kilka herbatek. Także wszystko pokażę Wam, jak już będziemy w domku. Leo w River Island, proszę bardzo, jakie oczka. Słuchajcie, to jest ten sweterek. Ja w ogóle choruję teraz na biel, żółć i granat. Cena trochę wysoka, bo 26 funtów jak za taki sweterek, ale no po prostu jestem w nim zakochana i myślę, że chyba dzisiaj po prostu pójdę z nim do domu. Kochani, tak jak obiecałam, szybciutko pokazuję Wam zakupy z polskiego sklepu i po prostu zakupiłam sobie gazetkę, żeby jeszcze bardziej się edukować w dziedzinie sportu i odżywiania. Tak jakoś w polskim sklepie mi po prostu wpadła, to jest gazetka Be Active. Moje ulubione przyprawy do kurczaka, jedna jest ziołowa, a druga jest po staropolsku, także na pewno się przyda. Chlebek pełnoziarnisty plus siemielniane. Bardzo lubię te chlebki. Staram się bardzo teraz ograniczać pieczywo. Jedną taką kromkę, słuchajcie, jem dziennie. Czasem zdarza się, że nawet u mnie już teraz występuje dzień bez chleba, więc super. Masło, o którym zawsze Wam mówię, ja to masło też kupuję w Tesco bez soli. Naprawdę bardzo dobre. Ryż brązowy, naturalny, bo akurat mi się skończył i tutaj słuchajcie, mam trzy herbatki. Ja piję bardzo dużo białej i zielonej herbaty, natomiast Asia przypomniała mi jeszcze, że fajnie 30 minut po posiłku wypić sobie herbatę czerwoną i tutaj mam herbatę czerwoną o smaku grejpfrutowym, a tutaj jest taki miks herbata zielona
i czerwona z pigwą plus trawa cytrynowa. Może być naprawdę bardzo dobra. A tutaj herbata biała, tajska cytryna, kwiat granatu i to pani ze sklepu mi poleciła. Także mam nadzieję, że będzie równie pyszna. I za chwilę pokażę wam, co dostałam od męża. Zabrałam się za pranie poduszek. Wszystkich, bo no niestety, kiedy ma się psy, kiedy ma się zwierzaki, to strasznie, ale to strasznie brudzą. Także poduszki się piorą. Słuchajcie, jako że Leo już niedługo będzie rozpoczynał swoją przygodę z jedzeniem, zakupiłam mu takie wodoodporne, 4 miesiące plus, zakupiłam mu takie wodoodporne śliniaczki. Także zobaczę, jak się sprawują i dam wam znać. Myślę, że fajne właśnie na podróż, jeżeli gdzieś jedziemy, żeby taki śliniaczek ze sobą zabrać. Myślę, że też fajne, jeżeli dziecko je pierwszą marchewkę, żeby nie ubrudzić ubranka i tam jakichś tam śliniaczków. Także ich tu jest 20, firma Tommy Tipi i takie wodoodporne śliniaczki. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. I zobaczcie, pierwsza miseczka i pierwsza łyżeczka. Już po prostu nie mogłam się powstrzymać i musiałam kupić. Właśnie przymierzyłam sweterek, jestem bardzo zadowolona, jest idealny, oversize'owy, świetnie wygląda, tylko tak stwierdziliśmy z Krzysztofem, że ma długie rękawy, ale takie rękawy chyba muszą być. Także naprawdę super, myślę, że pieniążki nie zostały wrzucone w błoto. Tam, tadadam. I to jest właśnie prezent od Krzysztofa. Te perfumy są po prostu przepiękne i słuchajcie, przy zakupie perfum 50 ml też był taki prezent gratis. To jest chyba pomadka, tak mi się wydaje, i kosmetyczka, ale zaraz rozpakuję i po prostu wam wszystko pokażę. Wszystko tutaj jest prześwietlone, zobaczcie, flakonik wygląda tak, jest po prostu przepiękny. I teraz jak powąchałam te perfumy, to bardzo mi przypominają perfumy, jedne z moich ulubionych właśnie też, YSL. I to są chyba te złote, Cinema, tak, bardzo, bardzo podobny zapach. Także perfumy postawię sobie tu. A w gratisie była pomadka czerwona, zobaczcie, jak przepięknie, nie mam ostrości, zobaczcie, jak przepięknie opakowana i jest naprawdę czerwona, ostro, ostro czerwona. I czarna, błyszcząca kosmetyczka. O, proszę bardzo, kosmetyczka prezentuje się tak. Bardzo fajna i na pewno mi się przyda. Okej, kochani, w dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Ja już po domowemu, część poduszek jeszcze czeka na wypranie. Także zabieramy się za sprzątanie, za pranie, za jakiś późny obiad. No i co? Dzięki za dzisiejsze kilka chwil. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych vlogasach. Buziaczki, pa, pa!